Czy polubienie biegania długodystansowego jest w ogóle możliwe? O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym. Zapraszam. Dzisiaj ciekawy temat, bo bieganie to było coś, czego zawsze nienawidziłem jako sportu. Byłem aktywny od zawsze. Gdy zaczynałem też tak poważnie przechodzić do formy, to robiłem bardzo intensywny trening domowy Insanity Shonaty. I dla tych, którzy widzą, oglądają mój kanał jakiś czas, to widzieli, jest to interwałowy trening skupiony na cardio intensywnym, 45 sekundach odpoczynku i kolejnej serii intensywnego cardio przez 3 minuty i tak w koło Macieju. Także ktoś by mógł powiedzieć, że robiąc ten trening będzie się to dobrze przekładało na moje umiejętności biegania, bo przecież w końcu bieganie wiąże się głównie z formą cardio. I okazało się, że to nie ma miejsca. Fakt, biegałem, gdy byłem w tej najlepszej swojej formie cardio właśnie, biegałem wiele biegów. Biegałem 10 km, biegałem 20 km parę razy, półmaratony, ale nigdy nie było to coś, co po pierwsze czułem się w tym mocny, po drugie czułem, że mogę w ogóle progresować. Czułem, że nie mogę za bardzo progresować. Powiem wam dlaczego. Pierwsza rzecz to ból. Ból w plecach, w dolnym odcinku oczywiście, ból kolan i wszystko, moim zdaniem, moją skromną teorią jest to, że wzięło się od moich pierwszych butów do biegania, które kupiłem, gdy były modne właśnie te buty, takie Reeboki, zigzagi one się nazywały. Wyświetlę je tu, wielka podeszwa, gruba i z tyłu, wiecie, ta tuba takiej gumy poskręcanej. I te buty wyglądały pięknie i wydawało się, że one mają sens, bo przecież to jest ta sprężyna, która cię odbija, tak? Gdy biegniesz, pomaga ci biec, amortyzuje też właśnie te nogi, to powinno wszystko mniej boleć. Nie wiedziałem wtedy tego i nie interesowałem się za bardzo tym, jak fizjologicznie to źle wpływało na moją technikę biegu. Ta ogromna podeszwa z tyłu sprawiała, że praktycznie nie dało się biec tak, jak powinno się biegać, tylko biegałem po prostu spadając na pięty i odbijając się ponownie, co jest złą formą biegania. I właśnie ta forma biegania, ta zła forma biegania najczęściej sprawia, że bardzo wielu biegaczy długodystansowych ma kontuzje. I te kontuzje w bieganiu, obejrzałem ostatnio filmik, są dużo bardziej powszechne niż kontuzje na przykład ludzi, którzy ćwiczą powiedzmy trójbój siłowy, gdzie wydawać by się mogło, że te kontuzje powinny być dużo bardziej częste. W końcu tam są duże ciężary na jedno powtórzenie, na 3 powtórzenia, a okazało się, że bieganie ma dużo większy odsetek kontuzji na 1000 biegaczy, a bieganie jest też najbardziej popularnym sportem praktycznie. W pewnym momencie praktycznie wszyscy biegali i biorąc pod uwagę ilość kontuzji dla tych wszystkich ludzi, co biega, to równie dobrze to bieganie robi formę wielu ludziom, ale z drugiej strony niszczy zdrowie wielu ludziom. I właśnie ja bym był pewnie, gdybym próbował jakoś przebić się przez mur biegania do jakichś lepszych wyników, pewnie również padłbym ofiarą kontuzji, gdybym dalej kontynuował bieganie właśnie w tych butach, o których wam mówię. I pierwsza rzecz, która sprawiła, że polubiłem bieganie, to zmiana, jeśli chodzi o obuwie, a mianowicie zastosowanie takiego obuwia. To są buty Vibram Merrell Glow 4 minimalistyczne. Te buty mają bardzo miękką podeszwę. Te buty nie mają tutaj żadnej cholewki, nie mają wsparcia. I co to sprawia? To sprawia, że jak w tych butach chodzisz lub biegasz, to używasz praktycznie z automatu dobrej techniki biegowej. I dzięki temu też twoja stopa, twoja łydka nie ma żadnego wsparcia, nie ma cholewki i mięśnie, o których nie wiedziałeś, że istnieją, zaczynają pracować, gdy biegasz w tego typu butach. Pamiętam pierwszy raz, jak je założyłem, dopiero zaraz po kupnie i śpieszyłem się spotkać z moją żoną. Przystanek dalej, to pomyślałem, że podbiegnę ten jeden przystanek i owszem, podbiegnąłem ten jeden przystanek, ale zauważyłem, jak mnie bolą łydy od razu po przebiegnięciu i na następny dzień wielkie zakwasy w tych łydkach, bo przerzucanie się ze zwykłych butów na coś takiego, jeśli chodzi o bieganie, będzie pobudzać mięśnie, o których nie miałeś pojęcia. Nagle ta twoja technika razu się sama odmieni, zaczniesz robić mniejsze kroki, ale spadać tak jak się powinno naprzód stopy. To też oprócz tego właśnie mięśnie, które zawsze miały tam wsparcie i stóp i łydek, nagle muszą pracować, nagle się budzą i tworzy się całkiem nowa adaptacja, która sprawia, przynajmniej w moim przypadku, że nie ma bólu kolan, nie ma bólu pleców dolnych i bieganie nawet po betonie, nawet takie dystanse 10-15 km nie sprawia żadnego problemu. To jest wręcz niesamowite, gdy przesiadłem się na te buty. I trzeba przyznać, że nawet jeśli chodzi o wytrzymałość dla tych, którzy się interesują, bo nie wyglądają te buty jakby miały wytrzymać długo, to kupiłem je bodajże w 2019 lub 2020 i biegałem w nich taki dystans 2 km do jeziora, gdzie morsuję i potem z powrotem, czyli 4 km gdzieś biegałem, tylko zimową porą, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nienawidzę biegać. I kupno tych butów, rozpoczęcie biegania tym trybem minimalistycznym sprawiło, że trochę bardziej polubiłem bieganie, ale to jeszcze nie to. Wciąż nienawidziłem biegać długich dystansów, a to dlatego, że jakiej bym nie był w formie cardio lub i nawet jakbym nie robił dobrze tego treningu Insanity High Intensity Interval Training, czyli tak jakbym dobrze mi nie szedł w tym treningu interwałowym, tak gdy biegam zawsze odcina mi tlen. Po prostu zapowietrzam się i nie mogę iść dalej. Czuję, że jeszcze mam świeże nogi, świeże całe ciało, pełno energii, ale nie mogę biec. Muszę pooddychać, zwolnić, przełożyć się na spacer, zanim będę mógł znowu zacząć biegać. Ktoś by pomyślał, że to jest normalne, ale jak dla mnie to nie było normalne. Wiedziałem, że dzieje się tu coś, nad czym nie do końca mam kontrolę, że chodzi tu o jakąś kwestię tlenową, oddechową, no ale nie mogłem za bardzo złapać tego, o co to chodzi i też nie był to jakiś aż taki dla mnie problem, żebym faktycznie się tym tak super zainteresował. Aż do niedawno zrobiłem wyzwanie, to 75#HARD, 75#HARD, gdzie przez 75 dni 2 razy dziennie ćwiczyłem i do tego wyzwania, gdy kupowałem jakieś rzeczy na Allegro, wyskoczyła mi taka sugestia, takiej tuby do nosa, która nazywa się Bezbrief, wyświetlę ją tu, tutaj mam takie pudełeczko na nią właśnie. I pomyślałem, że zaryzykuję, kupię i to sprawdzę. Potem leżała ta tuba parę dni, aż wreszcie zdecydowałem, że pójdę pobiegać i wypróbuję tą właśnie tubę do nosa. I to, co się wydarzyło, to było coś, co rozbiło mój umysł, mój mózg na kawałki. Bo gdy włożyłem tą tubę do nosa i jeszcze zgodnie z radami, czy to Patryka Mac, Keona bodajże, autora Tlenowej Przewagi, czy to zgodnie z radami Scotta Kane'a z książki Clean, czy to w zgodzie z radami Jamesa Nestora z książki Oddech, oddychałem tylko nosem i postanowiłem, popróbowałem utrzymać takie tempo biegu, żeby oddychać tylko nosem. I ten pierwszy mój bieg miał tam 6 czy 7 km, już nie pamiętam, po takiej przerwie, gdzie długo nie biegałem. Z tym w nosie udało mi się to przebiec bez przerwy. I miałem zupełnie inne doświadczenie, jeśli chodzi o to, jak moje ciało działa. Bo oddychając nosem, oddychasz głęboko i masz oddech trochę wolniejszy, spokojniejszy. I nie do końca zawsze, jeśli chodzi o bieganie długodystansowe, będzie dobrze, jeśli masz bardzo dużo tlenu. Wiadomo, więcej tlenu dostarczysz oddychając ustami, ale nie sprawia to tak optymalnego działania organizmu, jak oddychanie nosem. Przynajmniej w moim przypadku zauważyłem to i to było dla mnie olśnienie, bo biegłem z tą tubą w nosie i oddychałem tylko nosem i czułem, jakby moje ciało było inaczej natlenione. Czułem, że mięśnie po prostu pracują inaczej, że nie będzie tego odcięcia. I zauważyłem, że tak, jestem zmęczony, tak, już bym chętnie stanął, ale mogę to tak jakby pokonać umysłem. Mogę to zgoginsować, tak jak to powinno się móc zrobić w ćwiczeniach, a nie mam tego efektu odcięcia w momencie. I potem trochę więcej pogooglowałem na ten temat. Okazuje się, że wielu z nas może mieć problem z zapadniętym otworem nosowym jednym. I na przykład w moim przypadku, szczególnie z tej strony, ten mój nosowy otwór jest dość wąski i dość zapadnięty. I nawet jak właśnie biegałem w zimie z morsowania, to czasem, gdy bardziej się faktycznie zmuszałem do wysiłku, to gdy oddychałem tylko nosem, w pewnym sensie aż ten nos tak mocno wciągałem to powietrze, że ten nos tak zapadał i blokowało mi to całkiem dojście powietrza wręcz. Nie mogłem wciągać dobrze nosem tego powietrza. Wciągałem go jedną dziurą, co sprawiało, że jeszcze gorzej to wszystko działało. I też nie mogłem biec. Musiałem się przerzucać na buzię, co jest bardzo złe, szczególnie. Nie mówię, że zawsze to jest złe, gdy w sporcie oddychasz buzią, ale to nie jest to dobre, gdy biegasz długodystansowo w zimie, bo to jest przepis na ból gardła, na choroby. Także zauważyłem wtedy, że mam z tym problem, ale oczywiście nic z tym nie zrobiłem, bo nie jestem biegaczem, nie zależy mi też na... Nie sądziłem, że można zrobić cokolwiek bez chirurgicznej interwencji, na co nie mam ochoty. I to był naprawdę... cud, to co się wydarzyło, gdy to włożyłem do nosa. Zobaczcie, pokażę wam teraz, jak to wygląda, jak to włożysz do nosa. Się odwrócę, żebyście nie widzieli, jak tam sobie grzebie. Och, czyli tak bym wyglądał, jakbym miał nos dobrze otwarty normalnie. Trochę jak świnia. A w każdym razie masz dużo większą możliwość wciągania powietrza nosem, gdy to włożysz. I dla niektórych to może nie mieć znaczenia, bo gdy masz to dobrze działający nos, to do samego biegania możesz się przyzwyczaić, nauczyć przez oddychanie nosem. Ale jeśli masz taki problem fizjologiczny jak ja, gdzie nawet nauka, próby oddechu tylko nosem nie działają, nie zwiększają tej podaży tlenowej, bo jest po prostu fizyczny defekt, to sprawi, że w jednym momencie fizyczny defekt znika, przynajmniej na ten okres biegu, i naprawdę czujesz się, jakbyś miał nieskończone zasoby energii. Inaczej ta energia się tak rozkłada w ciele. Gdy z tym biegnę, czuję, że mogę dużo więcej i przede wszystkim mogę, nie chodzi o to, że się nie męczę, ale chodzi o to, że mogę faktycznie mentalnie popchnąć się i zmusić się do dalszego biegu. Mimo że już nie chcę biegać. Powiedzmy, że czuję, że mi się nie chce, chciałbym już odpocząć, ale mogę mentalnie się przepchnąć przez to i dalej biec. Podczas gdy tego nie miałem, nie mogłem tego zrobić fizycznie, po prostu musiałem stanąć, nie było innej opcji. I to jest niesamowite, jak to zmieniło moje postrzeganie, jak to zmieniło moją, jaką radość, przyjemność odczuwam z biegów, bo gdy faktycznie popchniesz się poza swoje możliwości, czujesz się świetnie, gdy już to oczywiście skończysz robić, ale gdy chcesz się popchnąć ponad swoje możliwości, ale tego nie możesz, bo coś fizycznie cię blokuje, po prostu nie możesz tego osiągnąć, to wtedy czujesz się źle i nie wiesz nawet, jak to poprawić. Także zupełnie przypadkowo natknąłem się na taki diament jak to i był to jeden z lepszych zakupów moich w tym roku i był to główny element, który sprawił, że bieganie stało się dla mnie przyjemne i dlatego lubię raz w tygodniu teraz się przebiec. Nie jestem wciąż biegaczem, nie powiedziałbym, że będę kiedykolwiek biegaczem, ale ćwiczenie oddychania nosem podczas biegów długodystansowych to po pierwsze uczyć się poprawnego oddychania, po drugie sprawia, że ten bieg jest dla mnie przyjemny, a po trzecie daje dodatkowe kalorie, dodatkową wytrzymałość, którą spalasz i daje też piękne widoki, bycie wśród natury. Doceniam teraz ćwiczenia na zewnątrz dużo bardziej niż wcześniej. Kiedyś lubiłem tylko chodzić na siłownię lub nawet ćwiczyć w domu. Teraz uwielbiam wyjść z domu, uwielbiam przebiec się gdzieś wzdłuż Wisły czy gdziekolwiek i po prostu też trochę wchłonąć tego, co się dzieje wokół, tego środowiska. Także to jest kolejna dodatkowa korzyść z tego, że to bieganie polubiłem. Także te dwie rzeczy sprawiły, że polubiłem bieganie. Buty minimalistyczne i wkładka do nosa, turbina nosowa na Allegro się to nazywa. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga i recenzji. I jeśli też nienawidzisz biegania jak ja, być może takie dwie rzeczy pomogą Ci odkryć w nim przyjemność. Pierwszy raz. Do zobaczenia, cześć.